Odcinek powstał dzięki wsparciu funduszu inwestycyjnego Zolkiewicz Partners. Dr Mateusz Machaj, Wolna przedsiębiorczość. Instytut Ludwiga von Misesa Wrocław 2016. Rozdział 4. Praworządność a społeczeństwo. Z tego rozdziału dowiesz się Czym jest pojęcie praworządności? Rule of law? Dlaczego praworządność ma wielkie znaczenie ekonomiczne? Czym jest niepewność reżimowa? Co oznacza dla gospodarki stabilność prawa? Jaka jest rola praw własności w kontekście stabilności prawnej i gospodarczej? Cechy rządów prawa. W języku angielskim istnieje termin rule of law, który tłumaczy się jako praworządność lub rządy prawa. Terminu tego używa się, gdy w danym kraju istnieje ład opierający się na pewnych uniwersalnych regułach prawnych. Co mamy na myśli, gdy mówimy o takich systemowych regułach? Chodzi głównie o to, by zasady działania władzy i aparatu państwa nie były arbitralne czyli o to, by władca nie mógł ich dowolnie zmieniać i ustalać wedle własnej woli. Innymi słowy, to taki porządek prawny, w którym ci, którzy tworzą przepisy, sejm, senat itd., szanują prawa jednostek. Określenie rządy prawa może być trochę mylące, ponieważ każdym społeczeństwem rządzą jakieś reguły prawne, choćby niezwykle okrutne. Nawet w najbardziej dyktatorskim i zniewolonym społeczeństwie dominują z góry ustalone zasady postępowania. Angielski termin rule of law lepiej chyba byłoby tłumaczyć jako duch prawa, ponieważ najczęściej zawiera w sobie coś więcej niż tylko znaczenie wszystko ma być zapisane w ustawie. W nazistowskich Niemczech również obowiązywały procedury i prawa stanowione przez dyktaturę. Niemniej nie uznaje się tego porządku za praworządny system oparty na zasadzie rule of law. Dlaczego? Ponieważ był to system, w którym prawo traktowano jako instrument dowolnie strojony, przestawiany i zmieniany przez jedną rządzącą partię, przypisującą sobie wyłączność na rację w każdej kwestii. Partia zmieniała prawo jedynie po to, by zrealizować konkretny cel ideologiczny, bez poszanowania bardziej fundamentalnych reguł sprawiedliwości, zgodnych z duchem prawa. W systemie opartym na duchu prawa istnieją pewne niezbywalne uprawnienia jednostki, których władza nie może łatwo podważyć, takie jak prawo do uczciwego procesu sądowego, prawo do wolności wypowiedzi czy prawo własności, które ma ogromne znaczenie gospodarcze. Wpływ systemu prawnego na działalność gospodarczą. Dlaczego w filmie o przedsiębiorczości rozmawiamy o czymś, co bardziej pasuje do zajęć wiedzy o społeczeństwie? Ponieważ system prawny obowiązujący w danym kraju jest jednym z głównych czynników warunkujących prowadzenie działalności gospodarczej. Nasze życie społeczno-gospodarcze zależy od wielu rzeczy, a porządek prawny wpływa na to, jak będzie wyglądać gospodarka. Prawa własności wraz ze swobodą umów są jednym z elementów składowych praworządnego systemu społeczno-gospodarczego. Zapewniają solidne podstawy dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Czy te prawa są nieograniczone? To zależy od systemu politycznego. W sferze ideologicznej toczą się spory o to, w jakim stopniu i czy w ogóle te prawa powinny być przez państwo ograniczane. Skoro jednak we wszystkich krajach prawa jednostki są ograniczane przez aparat państwa, to po co w ogóle wprowadzać zasadę praworządności? Jak odróżnić państwa opresyjne? Od tych bardziej przyjaznych jednostce i czy w ogóle wyraźne rozróżnienie jest możliwe. Wszystkie państwa ograniczają prawa jednostek, ale jedne czynią to w mniejszym stopniu od innych. Inaczej prawa własności są ograniczane w Stanach Zjednoczonych, a inaczej w krajach Ameryki Południowej. Inne są dodatkowe obowiązki finansowe nakładane przez władze na przedsiębiorców w Niemczech, a inne w krajach afrykańskich. W państwach o rozwiniętych systemach politycznych, które są bliskie idei praworządności, władzy trudniej jest rozszerzać swoje uprawnienia. Wynika to z rozmaitych powodów, również kulturowych, jednakże niezwykle ważna jest sama konstrukcja ładu prawnego, to czy istnieje w nim na przykład zasada podziału władzy. Dzięki tej zasadzie partii rządzącej trudniej jest skonfiskować prywatną własność niż w państwach o rządach dyktatorskich. Musi bowiem liczyć się, przynajmniej w teorii, gdyż w praktyce może być różnie, z innymi siłami władzy i nacisku, z opozycją polityczną, władzą sądowniczą, konstytucją, potencjalną presją ze strony mediów, z organizacjami pozarządowymi. Nie oznacza to oczywiście, że taka konfiskata nie jest w ogóle możliwa. Oznacza tylko tyle, że trudniej ją przeprowadzić niż w systemie, w którym dana partia ma pełny monopol na władzę i nie jest w ogóle ograniczona systemem prawnym. I choć często system ten nie działa idealnie, to jednak stanowi pewną przeszkodę, przynajmniej minimalnie hamuje swobodę działań władzy. Te sprawy mają ogromne znaczenie dla stanu gospodarki i przedsiębiorczości. W władzie politycznym bliskim ideałowi praworządności istnieją znane społeczeństwu i przewidywalne reguły gry. Znaczenie stabilnych reguł prawnych. Dlaczego stabilność tych reguł ma tak duże znaczenie? ponieważ pozwala na lepsze, długookresowe planowanie. Widać to szczególnie wyraźnie w krajach rozwijających się, które bardzo starają się o wprowadzenie stabilnego systemu prawnego czyli takiego, który dawałby zagranicznym inwestorom względnie dużą pewność co do politycznej przyszłości. Wyobraźmy sobie, że jakiś inwestor zastanawia się nad otwarciem fabryki w biednym kraju Ameryki Południowej. Jeśli nie może być pewien bezpieczeństwa tej inwestycji, to może z niej zrezygnować. Na przykład, gdy istnieje tam groźba wybuchu powstania albo dojścia do władzy nieprzyjaznego dyktatora, ignorującego prawo międzynarodowe. W takiej sytuacji rozwój gospodarczy kraju będzie dużo wolniejszy od potencjalnie osiągalnego. Wpływ niepewności reżimowej na inwestycje. W teorii prawa gospodarczego pojawia się termin niepewności reżimowej. Określa się nim nieprzewidywalność przyszłych zmian w prawie, które dotykają przedsiębiorców planujących inwestycje. Przewidywalność zmian ma szczególnie duże znaczenie w przypadku inwestycji długoterminowych. Jeśli nie jesteśmy pewni tego, co władza polityczna zrobi za parę miesięcy lub lat, to będziemy mniej skłonni do inwestowania w takim kraju. Zjawisko niepewności reżimowej dobrze tłumaczy, dlaczego wielu ludzi decyduje się inwestować swoje pieniądze w krajach, gdzie opodatkowanie jest nominalnie wyższe. Często bowiem warto pozostawić pieniądze w państwie, w którym reguły praworządności są przestrzegane, mimo wyższych podatków. Dla wielu bardziej opłacalna będzie inwestycja w Niemczech opodatkowana stawką 30% niż inwestycja na Ukrainie opodatkowana stawką 5%. Dlaczego? W Niemczech inwestycja odbywałaby się w stabilniejszym otoczeniu prawnym, mniej ryzykowne byłoby jej uruchomienie. Niższe ryzyko inwestycji rekompensuje zatrzymanie jedynie 70% owoców inwestycji. Na Ukrainie z kolei inwestor ryzykuje utratę wszystkich pieniędzy. Inwestowania i działalności gospodarczej nie sposób porównać do gier, ale nawet na ich przykładzie łatwo zobaczyć rolę stabilnych reguł. W szachach najlepsi gracze planują kilkanaście ruchów do przodu. Jest to możliwe, ponieważ obie strony zobowiązują się do przestrzegania pewnych zasad. Planowanie długookresowe ma sens, bo każdy musi trzymać się zasad. Wyobraźmy sobie jednak, że jedna ze stron uzyskałaby nadzwyczajną przewagę i mogłaby w dowolnym momencie zmieniać reguły poruszania się gońca lub wieży. W takiej sytuacji długoterminowe planowanie przez drugą stronę byłoby kompletnie bez sensu. Własność i wartość kapitałowa. Podobnie jest z inwestowaniem i rozsądnym gospodarowaniem zasobami. Stabilne reguły gry pozwalają na długoterminowe planowanie gospodarcze. Długoterminowe planowanie gospodarcze pozwala docenić długoterminową wartość zasobów gospodarczych. Załóżmy, że posiadamy dom i kawałek ziemi. Dzięki temu mamy gdzie mieszkać i uprawiać rośliny. Ponieważ istnieje porządek społeczny i reguły prawne, inni ludzie nie mogą korzystać z naszego domu i ziemi bez naszej zgody. Dzięki temu nasze nieruchomości mają wartość kapitałową, czyli wartość wynikającą z ich przyszłego użycia za kilka miesięcy, kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Gdyby każdy mógł dowolnie korzystać z naszej ziemi i domu, zasoby te zostałyby szybko wyeksploatowane. Nie mielibyśmy żadnego powodu, by w nie inwestować i długoterminowo planować ich wykorzystanie. Podobnie jest z dobrami, które stoją na półkach w sklepach. Wyobraźmy sobie, że państwo nagle zmienia reguły gry i pozwala ludziom zabierać towary bez płacenia za nie. Niektórzy uznają to za raj na ziemi, ale ta sytuacja przypominałaby raczej piekło. Najpierw doszłoby do przepychanek i wszyscy rzuciliby się na darmowe towary, które potem pewnie sprzedawaliby innym. Skoro takie towary z łatwością można by zabrać, to potem mało kto chciałby je produkować i dostarczać masowo ludziom. W ten sposób nagła zmiana reguł gry sprawia, że inwestowanie stałoby się nieopłacalne. Z powodu niestabilności systemu prawnego dobra nie miałyby swojej długookresowej wartości kapitałowej. Stabilność reguł i praworządność odgrywają istotną rolę w sprawnym funkcjonowaniu porządku ekonomicznego i choć nie gwarantują rozkwitu przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego, są ich fundamentem. Czy wiesz, że World Bank Group publikuje co roku raport Doing Business, który ocenia poszczególne kraje pod względem stabilności i przewidywalności systemu prawnego, np. egzekwowania kontraktów, ochrony zawartych umów itd.? Najbardziej rozwinięte kraje zajmują w nim najwyższe miejsca. Kraje, w których prawo jest bardzo niestabilne, trudne do przewidzenia, plasują się na niższych pozycjach.